Choć do pokonania mają nieraz setki kilometrów, często w upale i deszczu, to robią to z uśmiechem i wręcz śpiewająco. Trwa szczyt sezonu pielgrzymkowego. Główne uroczystości na Jasnej Górze tradycyjnie odbędą się 15 sierpnia. Dla diecezji bielsko-żywieckiej to już 32. piesza pielgrzymka. Swoją pątniczą drogę ponad 500 osób wyruszyło 6 sierpnia, między innymi z intencjami, które poniosą przez 170 kilometrów. Karolina Komada. W drodze na Jasną Górę z konkretnym celem. Jest to takie przeżycie, gdzie możemy pogłębiać relacje z Panem Bogiem, możemy skupić się, tak zatrzymać troszkę w tym swoim życiu, przy okazji nawiązać wspaniałe relacje z drugim człowiekiem. Łukasz ma 21 lat i to już jego szósta piesza pielgrzymka. Co roku z dziadkami w domu nocowaliśmy pielgrzymów, no i od zawsze towarzyszyła mi wiara. No i chciałem to tak praktykować, tak poczuć to, a jak już się pierwszy raz poszło, no to już się nie wyobraża roku bez pielgrzymki. 32. pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej na Jasną Górę rozpoczęła się niedzielną mszą świętą. W ciągu 5 dni pielgrzymi przejdą 170 kilometrów i pomimo wspólnego celu, każdy z nich ma swoje prywatne intencje. Pierwsza pielgrzymka zacząłem, czy obiecałem sobie, jak była peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po parafiach i wtedy budowałem dom i powiedziałem, obiecałem sobie, jak jeżeli wybuduję dom i wprowadzę się, to się wybiorę na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy. I tak od tego czasu, od 2000 roku dokładnie, co roku razem z kolegami chodzimy na pielgrzymkę do Częstochowy. Aby wyruszyć w drogę, trzeba się dobrze przygotować. Na długo przed pielgrzymką wiadomo, co powinno znaleźć się w bagażu, zarówno podręcznym, jak i tym głównym. Pielgrzymom towarzyszą służby medyczne, technicy i przede wszystkim księża. Codziennie podczas przerw pielgrzymi są witani przez gospodarzy gorącym posiłkiem. Jednak oprócz odpowiedniego obuwia czy ubrania, dla pielgrzymów liczy się jeszcze coś innego. Pelerynę, na pewno. Myślałem, że gumiaki powinno się mieć, ale to chyba nie jest dobry pomysł. No i chęci. Chyba trzeba jakiegoś... Nie można iść sam, bo ze mną idą wszyscy, którym żebym powiedział, żeby mnie wspomagali. Nie? I Bóg, i Jezus, i Maria. Pielgrzymka to tak naprawdę forma rekolekcji w drodze, które odbywają się w tym roku pod hasłem Kościół jest Chrystusowy. To próba przedstawienia Kościoła jako wspólnoty, której nieodłącznym elementem jest codzienna modlitwa. Mamy oczywiście modlitwę różańcową, mamy koronkę do miłosierdzia Bożego, mamy różnego rodzaju rozważania. Konferencja, która właśnie rozwija tematykę przewodnią, czyli Kościół jest Chrystusowy. No i tutaj takim wyjątkowym elementem jest śpiew. I tu chylę czoła przed grupami muzycznymi, bo to trzeba mieć naprawdę silne samozaparcie, żeby kiedy przechodzi się 10 kilometrów, a oni na przykład potrafią całe 10 kilometrów grać, śpiewać, angażować, nieraz i tańczyć. Bielsko-żywiecka pielgrzymka powinna dotrzeć na Jasną Górę w sobotę 11 sierpnia.